witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj Wam trochę poszepczę i poopowiadam. Szeptanki i mówienie do zdjęcia. Po co? Kiedy to mówimy? W jaki sposób? Prawa natury jasno mówią o tym, że jeżeli samica, matka jest zagrożona, to potomstwo może zginąć. Albo również jest zagrożone. Jak to się przekłada na nasze życie? Kiedy mama, bo tak, jest dużo większa zależność między dzieckiem a mamą niż między dzieckiem a ojcem, ale ogólnie, jeżeli rodzice mają jakiś ogromny problem, jakiś konflikt emocjonalny, jakieś turbulencje, traumę, coś, z czym sobie nie potrafią poradzić, wówczas dziecko w swojej bezwarunkowej miłości staje i mówi: mamusiu, ja ci pomogę, ja to od ciebie zabiorę. Oczywiście, jeżeli dziecko nie mówi, to i tak staje w odpowiedzialności i z chęcią do odciążenia tej mamy, żeby ona symbolicznie przeżyła, co pozwoli przeżyć też temu dziecku. I co z taką wiadomością zrobić? Jeżeli mama jest świadoma i wie o tym, że zawsze przed każdą chorobą musi pojawić się jakiś konflikt emocjonalny, to wtedy patrząc na objawy dziecka, które się zaczęły, myśli, co się wydarzyło wcześniej? A no tak, przecież ja się wczoraj pokłóciłam z mężem, a dzisiaj dziecko zaczyna kaszleć. Albo, a no faktycznie, przecież w zeszłym tygodniu, jak zaczęło coś mu się dziać z tą skórą, to wrócił po miesiącu mój mąż. Konflikt rozłąki. No faktycznie, przecież od miesiąca ta nowa koleżanka w pracy ciągle coś za moimi plecami robi. I tak dalej, i tak dalej. Mama sobie uświadamia kłopot, problem, konflikt. I co? I opowiada o tym dziecku. I w jaki sposób zrobić to, żeby to było skuteczne? Trzy podstawowe zasady. Po pierwsze, opisuje objawy dziecka, czyli na przykład: kochanie, masz taki zaczerwieniony nosek, nie możesz swobodnie oddychać, lecą ci straszne gluty, albo masz taką brzydką, suchą skórę, jakieś takie plamki ci powychodziły, ale wiesz co? I tu drugi element. To jest, kochanie, moja historia. To mi się przytrafiło coś. I tutaj opowiadamy, wchodząc w emocje, jakie były pod tym doświadczeniem. Czyli to my zaczynamy opowiadać, było mi tak strasznie przykro, albo czułam się tak rozgoryczona, albo byłam taka wściekła, że myślałam, że po prostu coś mu zrobię. Mówimy o tych emocjach, wchodząc w nie, dlatego ja często zalecam, zamiast szeptanki mówionej podczas snu, zalecam mówienie do zdjęcia. Wtedy mama ma większą swobodę wyrażania swoich emocji. Nie przejmuje się tym, że o może jak podniosę trochę ton głosu, to dziecko mi się wybudzi. Do zdjęcia działa równie mocno, więc możemy to mówić albo podczas snu, albo do zdjęcia. I jeżeli mama opowie o tej swojej historii, to na końcu bardzo ważne, żeby dodać, wiesz co, i dziękuję ci, synku, dziękuję ci, córeczko, że mi pomagasz, ale ja już ci teraz z tego zwalniam. Wiesz, to są moje emocje, to zawsze były i będą moje emocje. To jest moja historia, to jest moja sprawa, ja jestem duża, ja sobie z tym poradzę, albo ja już sobie z tym poradziłam. Jesteś od tego wolny. Twój nosek może już swobodnie oddychać, twoja skóra już jest delikatna i tak dalej, i tak dalej. Czyli kończąc, zwalniamy dziecko z obowiązku niesienia tej traumy za nas. I teraz, ile razy mówimy szeptankę? Często pojawia się takie pytanie. Jeżeli jest dobrze zrobiona, to dziecko bardzo często reaguje od razu. Na przykład podczas snu, westchnięciem, jakimś odruchem, zmianą pozycji, jakimś delikatnym kaszlem, czymkolwiek. Jeżeli mówimy do zdjęcia, no to tej reakcji od razu nie zauważymy, ale dzieci wchodzą w fazę zdrowienia w trymiga. Czasami trzeba poczekać dzień, dwa, czasami w trudnych przypadkach nawet tydzień, żeby to wszystko się ułożyło. Czasami trzeba to jeszcze dopowiedzieć, jak gdyby, bo coś się mamie następnego dnia na przykład przypomni, ona mówi, a no tak, przecież tam wtedy jeszcze było to. Można swobodnie dopowiedzieć jeszcze tą brakującą część i czekać, i obserwować, i nie przejmować się, jeżeli na moment objawy dziecka po tej szeptance się pogorszą, bo to będzie oznaka, że dziecko jest w połowie fazy zdrowienia, w tak zwanym kryzysie epileptoidalnym, zawsze tutaj się zahaczam, i ten kryzys trwa maksymalnie dobę i wtedy faktycznie mogą się objawy u dziecka powiększyć czy pogłębić. Zachowajmy spokój, to przejdzie. Potem już jest równia pochyła, już jest z górki i nie ma się czym przejmować, więc
Ja zawsze namawiam do tego, że jeżeli sobie coś uświadamiamy, to opowiedzmy to dziecku, bo nie jesteśmy w stanie zrobić nikomu, czy to dziecku, czy dorosłemu, krzywdy, mówiąc o swoich emocjach. Nigdy. Szeptanki są dla dzieci, ale możemy też, jak burzą się w nas jakieś emocje, możemy oczywiście wziąć zdjęcie dorosłej osoby, czy to będzie koleżanka z pracy, czy często używana wredna teściowa, czy mąż, który nas zdenerwował, albo który w ogóle nie bierze pod uwagę tego, co mówimy, albo nie słucha, albo i tak dalej, i tak dalej. Bierzemy zdjęcie dorosłej osoby i w dogodnych dla siebie warunkach wyrzucamy to wszystko, co w nas siedzi i się kotłuje. I to też działa bardzo szybko. Ale pamiętajcie, mówimy o swoich emocjach, wchodząc w te emocje. Tyle w temacie. Ja polecam, dostaję od Was cudowny feedback, że to działa, działa bardzo szybko, więc cóż macie do stracenia? Próbujcie. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia.